Wiemy, że europosłowie to zajmują się sprawami strategicznymi, sprawami europejskimi, państwowymi, ale uważam też, że europoseł nie może zapomnieć o własnym regionie. I to jest bardzo ważne, aby mając taką funkcję, będąc europosłem, mógł wspierać własny region. Dlatego też przygotowałam własny program w oparciu o potrzeby ludzi Podkarpacia. Dlatego w pierwszym punkcie mojego programu wyborczego jest woda i kanalizacja dla miejscowości wiejskich oraz budowa zbiornika Myscowa Kąty. Dlaczego właśnie to jest pierwszy punkt? Otóż dlatego, że wędrując po Podkarpaciu od 5 lat nieustannie słyszę wręcz błagania w miejscowościach wiejskich o wodę. Do tej pory wodę ludzie czerpali ze studni przydomowych, tymczasem na skutek różnych zmian, w tym klimatycznych, poziom wody obniżył się bardzo i w tej chwili ludzie po prostu tej wody nie mają. Ale też jest problem odprowadzania ścieków i tego ochrony środowiska w tych miejscowościach. Dlatego jest jednocześnie i wodociągi, i kanalizacja. A zbiornik Myscowa Kąty to jest zbiornik, który, drodzy Państwo, był planowany już 100 lat temu. Więc wtedy nasi już pradziadowie wiedzieli, że bez zbiornika Myscowa Kąty nie może być dobrego rozwoju Podkarpacia. Sprawa cały czas się ciągnie, trudno ją zrealizować. Dlatego mam nadzieję, że teraz, gdy będę europarlamentarzystką, uda mi się w końcu zrealizować ten zbiornik. Drugi punkt to jest rozbudowa i budowa dróg i chodników. Dlaczego to takie ważne? Bo wciąż giną piesi na drogach, bo wciąż dzieci idą rowami, aby dojść do szkoły. Dlatego ważne są chodniki, ważne są dobre drogi i to jest istotny element naszej polityki podkarpackiej. Następna sprawa. Musimy zadbać o ludzi młodych na Podkarpaciu. Niestety, ale ludzi młodych na Podkarpaciu jest coraz mniej. A przecież nie może być rozwoju żadnej miejscowości, żadnego państwa, jeśli nie będzie młodych ludzi, jeżeli nie będzie młodych rodzin i nie będzie dzieci, bo przecież ojczyzna to ziemia i ludzie. A więc musimy wesprzeć młodych ludzi w tym, aby tu na Podkarpaciu zdobywali godną pracę, dobrze płatną pracę, a jednocześnie, aby ta praca była blisko ludzi, ponieważ nie możemy sobie pozwolić, aby czas na dojazdy był dłuższy niż czas przebywania z rodziną, z żoną, z dziećmi, z mężem. I następna sprawa, czwarty punkt mojego programu, to jest wsparcie dla seniorów. Seniorzy to są osoby, które teraz już są w słusznym wieku i to oni wypracowali nam tą Polskę, w której my obecnie żyjemy. Oni w tej chwili odeszli na emerytury, czasem bardzo niskie emerytury i tu dobrze, że rząd o nich pomyślał, i jest ta 13. emerytura, ale jednocześnie ci ludzie czasem są pozamykani w domach, samotni i ciężko przeżywają te swoje ostatnie lata. Dlatego trzeba organizować ośrodki wsparcia dla seniorów, domy dziennego pobytu, tak aby ci ludzie mogli się czuć potrzebni, spełnieni, aby po prostu mogli zwyczajnie, ciekawie prowadzić swoje życie. I ostatni punkt to jest rolnictwo i rozwój turystyki. Szanowni Państwo, na Podkarpaciu mamy jedno z najlepszych produktów żywnościowych i chcielibyśmy, aby ta żywność mogła być przekazywana dalej, aby ludzie w Polsce mogli ją spożywać i tym samym leczyć własne choroby, bo najlepszym lekarstwem jest właśnie żywność, jeżeli to jest żywność, która zawiera składniki budujące, a jednocześnie zniwelujące różnego rodzaju choroby. Dlatego też rolnictwo ekologiczne trzeba wesprzeć, bo to jest rolnictwo, które wymaga większych nakładów i nie możemy sobie pozwolić na to, aby było traktowane na równi z innym rolnictwem. Ale nasz region południowy, ten region, w którym dzisiaj jestem, to jest region piękny turystycznie i dlatego trzeba tutaj różnych rozwiązań, które wesprą rozwój turystyki w tym regionie. To jest taki skrótowy mój przegląd przez program wyborczy i myślę, że gdyby się udało ten program zrealizować, to nasze Podkarpacie byłoby lepsze, lepiej by się w nim mieszkało
i myślę, żeby było o wiele bardziej zaludnione i ludzie powracaliby tutaj do nas na Podkarpacie albo też osiedlali się z innych miejscowości, bo do tych uroków, jakie mamy, krajobrazowych, gdyby jeszcze dołączyć właśnie te elementy, o których mówię, to by było jedno z najlepszych miejsc w Polsce do spędzania swojego życia w Polsce. Dziękuję. Bardzo proszę teraz pana wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła o zabranie głosu. Pani marszałek przez swoją skromność nie dodała kolejnego punktu. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo naszych rodaków tu na Podkarpaciu jest kolejnym celem pani marszałek, który realizuje powodzeniem od kilku lat. To do nas, do Ministerstwa Sprawiedliwości wpływają liczne petycje, skargi, prośby od mieszkańców Podkarpacia informujące o potrzebie pomocy. Stąd między innymi Fundusz Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości, który ma służyć właśnie pomocy osobom pokrzywdzonym, wsparciem. Osobom, które potrzebują wsparcia materialnego, wsparcia prawnego, wsparcia w zakresie zakupu środków rehabilitacji, w zakresie leków, całej kompleksowej pomocy ofiarom przestępstw, ofiarom klęsk żywiołowych, osobom, które znalazły się często na krawędzi życia wskutek zdarzeń losowych, nie ze swojej winy. Mieliśmy przed chwilą wystąpienie, konferencję ze studentami na pobliskiej uczelni, gdzie mowa była o darmowej pomocy prawnej, gdzie mowa była o systemie wsparcia pokrzywdzonym. To właśnie pani marszałek od wielu lat konsekwentnie wspiera wszelkie tego typu inicjatywy. W konkretnych sprawach opowiadając się za pomocą tym, którzy stracili dach nad głową, albowiem zostali oszukani przez przestępców. Ktoś padł ofiarą wypadku drogowego. Prośba do nas o zajęcie się tą sprawą. Ktoś inny stracił dorobek swojego życia na różnego rodzaju działaniach oszukańczych. Wsparcie dla przedsiębiorców, dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. To jest właśnie pani marszałek. Dlatego też chciałbym udzielić wsparcia pani marszałek Marii Kurowskiej w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Gorąco poprzeć kandydaturę pani marszałek. I zapewniam wszystkich, że jest to najlepszy kandydat, który będzie dbał o interesy mieszkańców Podkarpacia w zakresie bezpieczeństwa. Bo o tym w tej chwili chciałbym państwu powiedzieć. Oprócz tych wszystkich punktów, które pani marszałek wskazała, właśnie bezpieczeństwo naszych rodaków tutaj na Podkarpaciu jest dla pani marszałek szczególnie cenne, czego jestem świadkiem w ciągu ostatnich lat. Dziękuję bardzo.